spadała na niego, uderzała trzciną po głowie. Nie dziwi, że doświadczając takiego okrucieństwa, Jezus był całkowicie wykończony. Nikt z nas nie jest w stanie w pełni zrozumieć miłości, która sprawiła, że tak bardzo na nas cierpiał. Kościół katolicki twierdzi, że Jezus upadł trzykrotnie w drodze na miejsce ukrzyżowania. Być może tak się stało, ale Biblia nic na ten temat nie mówi. Nie wiemy, czy miało to miejsce raz, dwa, czy też trzy razy. Pismo nie podaje także, dlaczego żołnierze przymusili Szymona do niesienia krzyża. Możemy tylko zgadywać, że Jezus był zbyt słaby, aby go nieść dalej. Pewnym jest, że obłudni żołnierze nie zrobili tego z uprzejmości czy jakiejkolwiek sympatii dla zranionego zbawiciela. W stanie, w jakim się znajdował, osłabiony, niemalże umierający, Jezus nie był w stanie nieść krzyża dalej. W dzisiejszym rozważaniu skupmy się na drodze krzyżowej, na dobrze nam znanej stacji piątej, drogi krzyżowej. Cyreneusz. Widzimy w nim, kto jest prawdziwym uczniem Jezusa. Jest nim nie Szymon, syn Jony, który pragnie i chce umrzeć z Jezusem, lecz Szymon z Cyreny. Ten ani nie pragnie, ani nie chce, ale musi mieć krzyż.
zdumiony stanie się uczniem, kiedy znajdzie się w sytuacji Szymona z Cyreny. Wówczas mówi, dokąd nie chce, podążając za swoim Panem, aż po śmierć. W Cyrenie Żydów i tych wszystkich, którzy jak on niosą zło, którego nie wyrządzają, kontynuowana jest historia odkupieńcza świata. To właśnie w ciele takich nieszczęśników dopełniają się braki udręk Chrystusowych. Są oni żywą ikoną Pana. Kiedy głosimy im Ewangelię, obwieszczamy im po prostu dobrą nowinę, że Bóg jest nim i że oni są królestwem. Pan jako pierwszy podźwignął i wziął na ramiona krzyż otrzymany z góry. Jest on poczyniony ze zła świata. Jezus niesie go dobrowolnie, z miłości. Na Cyrenejczyka spada z góry, jest łaską i darem. Może złorzeczyć lub błogosławić ten dar. Z pewnością na początku złorzeczy, później go zrozumie. Uczniem jest tylko ten, który za Jezusem bierze własny krzyż każdego dnia. W rzeczywistości krzyż Jezusa nie jest jego krzyżem, ale naszym. Należy bowiem do nas, którzy jesteśmy złoczyńcami, nie do niego, który jest sprawiedliwy. Dźwigając jego krzyż, niesiemy swój własny, a dźwigając nasz, niesiemy już jego krzyż chwalebny. Szymon pomógł nieść krzyż Jezusowi aż do samej góry. Wtedy być może ich spojrzenia się skrzyżowały. Może wtedy pierwszy raz spojrzeli na siebie. Może Szymon był świadkiem późniejszych wydarzeń spod krzyża. Widział Jana, widział Maryję. I był świadkiem śmierci Jezusa. A co potem? Co się z tym stało? W Ewangelii świętego Marka powiedziano, że Szymon był ojcem Aleksandra i Rufa. Z pewnością Marek znał obu synów, gdyż inaczej nie wymieniłby ich imion, ani też nie wspominałby ich wcale. Byli z pewnością znani w Kościele, gdyż inaczej nie opisałby ich ojca. To ich ojciec dźwigał krzyż. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że Rufa był osobą, o której Paweł wspomina w ostatnim rozdziale listu do Rzymian. Marek przebywał z Pawłem, co oznacza, że znał Szymona i Rufa. Paweł pisał: pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu, i matkę jego, i moją. Matka Rufa stała się niejako matką dla Pawła, tak samo jak była dla Rufa. Wygląda na to, że Szymon, jego żona i dwóch synów nawróciło się do Pana, potem, gdy poniósł on krzyż. Takim błogosławieństwem dla ojca jest, gdy znany jest dzięki swoim synom. Jezus nauczał, że nikt nie może iść za nim, dopóki nie weźmie swojego krzyża. Szymon był posłuszny temu wezwaniu. Najpierw przymuszony wziął krzyż Chrystusa, po którym zabrał się za niesienie już własnego krzyża, który jest nam dany, jakby był kluczem do nieba. Bierzmy więc przykład Szymona, ucznia Chrystusa. Tak jest.